Witam serdecznie na kanale Weganizm to walka. Dzisiaj odcinek w pewnym sensie specjalny. Jest to moja wegańska refleksja wokół tego, co się dzieje aktualnie na wschodzie, na Ukrainie. Niestety mój mikrofon odmówił posłuszeństwa i nie nagrał sporej części mojego przemówienia, po czym po jakimś czasie znów zaczął działać i część materiału jednak mam. Dlatego w tej chwili dogrywam wstęp. Nie jest to ta sama treść, którą straciłam, ponieważ improwizowałam i nawet nie pamiętam, co mówiłam. A tematem filmiku jest pytanie, czy osobowość Putina, jego postępowanie i cała ta wojna to niewytłumaczalny ewenement, czy też przewidywalny produkt naszej kultury, tej, którą na co dzień bezrefleksyjnie akceptujemy, a może nawet współtworzymy i umacniamy. Innymi słowy, czy nie stworzyliśmy gruntu, na którym osobowości takie jak Putina mogą rozkwitać, dochodzą do władzy, stają się autorytetami, a nawet są otaczani czymś w rodzaju kultu. I jaki świat wartości wydał taki owoc? Dlaczego jest to powtarzalne i dlaczego nie wyciągnęliśmy lekcji z przeszłości? W pewnym filmiku pod tytułem Putin jest bardzo chory, współtwórca grom ujawnia. Ciężko przeszedł infekcję, ma coraz mniej czasu. Słyszymy, że ostatecznym celem Putina jest zapisanie się w historii jako zdobywca Ukrainy, jako ten, który przywrócił ziemię dawnego Związku Radzieckiego. I wraca pytanie, w jakiej krainie wartości podbój, rozlew krwi jest sposobem na chwalebne zapisanie się w historii? Postawa Putina nie wzięła się znikąd, z pustki. Jest produktem kultury, w której takie myślenie dominuje. Czy nie jest to odpowiedni moment na rachunek sumienia, na zastanowienie, czy przypadkiem nasza kultura nie pozostawia zbyt ogromnego marginesu tolerancji, a nawet gorzej, admiracji dla agresorów? Czy powszechnie nie mamy w zwyczaju przymykania oczu na dziejącą się obok nas niesprawiedliwość, wykorzystywanie, okrucieństwo? Czy nie ulegamy kultowi tępej siły i nie stosujemy na co dzień prawa siły? Czy przypadkiem sami, nieświadomie, nie produkujemy kolejnych potworów, zbrodniarzy, którzy od czasu do czasu ukazują nam, ujawniają prawdziwe oblicze naszej kultury? Kiedy myślę o Putinie, o jego postawie, o jego nadziejach na chwalebne zapisanie się na kartach historii, naprawdę przychodzą mi do głowy wszystkie argumenty antywegan. Ich kpina wobec wegańskich mężczyzn, rzekomo miękkich, wrażliwych. Znacie takie pojęcie jak soy boy? W Polsce ono może słabo funkcjonuje, zdecydowanie bardziej jest używane w krajach anglojęzycznych. Jest to pogardliwe określenie dla wegańskiego mężczyzny, który rzekomo żywi się soją, aczkolwiek roślin jest jadalnych jest tyle tysięcy, że nikt nie ma obowiązku w ogóle sięgania po soję i z pewnością masa wegan w ogóle nie spożywa soi, ale to nieważne, to pojęcie i tak istnieje, ponieważ dumni drapieżnicy, mięsożercy, dumni z tego, że żyją na koszt innych, czyli osobnicy, mentalnie zbliżeni do mentalności Putina, próbują podkopywać wartość osób, które chcą kierować się w życiu świadomością, empatią, sprawiedliwością. Kolokwializując całą tą sytuację, osiłki próbują gardzić mózgowcami. Oczywiście w ogromnym uproszczeniu, ponieważ weganie to bardzo często też osiłki, a również i umięśnieni mięsożercy też czasem są inteligentni. Ale wtedy raczej na pewno nie są tak aroganccy i tak głupich określeń by nie używali. Przychodzą mi do głowy słowa Michaeli Peterson, która promuje dietę lwa, Lion Diet.
bardzo zbliżoną do diety karniwora, ale ona oczywiście sama chciała być autorką tej diety po to, żeby czerpać profity, po to, aby za poinstruowanie ludzi, jak jeść mięso, samo mięso z solą, móc brać za to setki dolarów. No, cała sytuacja jest komiczna, ale przychodzi mi to do głowy, jej słowa i ten bardzo seksualny ton. Chcesz być owcą czy lwem? Oczywiście już jako samica sugeruje swoją uległość i gotowość oddania się samcowi o typie lwa. Czy tego typu samice nie wychowują takich Putinów? Skąd się biorą tacy osobnicy jak Putin i inni psychopaci? Bo nie chodzi mi tylko i wyłącznie o Putina, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o tę wojnę. Przecież wszystkim Putinom tego świata w ostateczności chodzi o popularność wśród samic. Chodzi im o przewagę konkurencyjną nad innymi samcami. I naprawdę dzisiaj mam powody, żeby czynić wyrzut tak bezmyślnym samicom jak Michaela Peterson i te wszystkie inne karniworki, antyweganki i wszyscy naśmiewający się z wegan. Przyjrzyjmy się jej słowom. Kim wolałbyś właściwie być? Lwem, który jest jednym z najgłupszych zwierząt. Miało miejsce próba oszacowania IQ poszczególnych gatunków. O ile pamiętam, lew się klasyfikował gdzieś na poziomie IQ rzędu 5. Dla porównania szczur ma 15, a ośmiornica 70, czyli inteligencja ośmiornicy jest już na poziomie inteligencji człowieka o nieco obniżonej inteligencji, ale takich intelektualistów mamy w Polsce zatrzęsienie. Więc ośmiornica jest na ich poziomie. Ale porównujemy lew z owcą. Owca także jest wielokrotnie inteligentniejsza niż lew. I teraz samica Michaela Peterson w sposób seksualny i ponętny przemawia do mężczyzny. Czy wolisz być drapieżnym tępakiem, czy inteligentnym, ale jednak wrażliwym mężczyzną? Bo ona deklaruje swoją gotowość oddania się drapieżnemu tępakowi. Czy nie jest to kult drapieżnictwa? Czy ta kultura skupiona wokół mięsożerstwa nie kreuje takich typów jak Putin i plus cała reszta psychopatów, jakich jest pełno, morderców? Bo niby dlaczego, jeszcze raz pytam, dlaczego Putin uznał, że takie zapisanie się na kartach historii, zapisanie się jako mordercy, zdobywcy, najeźdźcy, będzie czymś pozytywnym i chwalebnym? W świecie wegańskim byłoby to haniebne zapisanie się w historii. W świecie innych wartości, gdybyśmy gloryfikowali kreatywność, mądrość, współpracę, budowanie, twórczość i tak dalej, i tak dalej, wrażliwość, empatię, obronę słabszych. Nie byłoby miejsca dla takich jednostek, albo te jednostki by się podporządkowały i gdyby miały faktycznie taką silną żądzę sławy, raczej starałyby się tą sławę zdobywać w myśl tychże wartości. Nie da się oddzielić tematu wojny od tematu weganizmu i wartości wegańskich, tym bardziej, jeżeli pochylimy się nad historią powstania ruchu wegańskiego. Być może nie każdy z Was wie, że weganizm jako ruch, jako filozofia powstał pod koniec II wojny światowej. Konkretnie Towarzystwo Wegańskie zawiązało się w roku 1944 i jedną z pierwotnych pobudek tego kształtującego się świeżego ruchu było zapobieganie kolejnym wojnom. Sami dzisiaj zastanówmy się, czy słusznie, czy niesłusznie twórcy weganizmu mniemali i zakładali, że jeżeli społeczeństwo
i nowe pokolenia będą wychowywane w duchu poszanowania życia, każdego życia, nie tylko naszego własnego i naszych najbliższych, ale każdego życia, dlatego że ten ktoś mieszkający w tym innym ciele czuje tak samo jak my. Zakładali, że osoby takie wrażliwe, zauważające życie w innych ciałach, zauważające podobieństwo do nas, nie będą skorzy do zabijania w żadnej postaci. Będą przeciwni wojnom. Pomyśl, jeżeli cenimy na równi życie własne, jak i życie kogoś zupełnie innego, życie kogoś, kto nie jest do nas podobny, nie jest jednym z nas. Jeżeli szanujemy życie świni, krowy, dlatego że czuje tak samo jak my, jest świadoma tak samo jak my. I jeżeli umiemy uszanować to życie, to czy takie osoby i osoby wychowane w takim duchu, czy jednocześnie nie będą szanowały życia zamieszkującego w ciele cudzoziemca? Zobaczcie, jak bardzo założenia weganizmu są przeciwne nacjonalizmowi oraz mentalności plemiennej. Weganizm polega na tym, że szanujemy każde życie, zakładając, że inna osoba jest tak samo wrażliwa jak my. Jeżeli zadamy jej ból, będzie cierpieć tak samo jak my. Tak samo chcemy szczęścia, chcemy bezpieczeństwa. Widząc to podobieństwo, oczywiście, że tym bardziej zauważam podobieństwo siebie samej do jakiejś osoby z Ukrainy, do osoby niepełnosprawnej, do osoby innej rasy. Skąd się biorą konflikty, wojny? Czy nie z tego, że dzielimy świat na nas, na grupy, nas samych i innych? Jesteśmy my i są oni. Widzimy różnice, nie widzimy podobieństw. Co sprawia, że ktoś czuje wewnętrzne, moralne przyzwolenie na to, aby zabijać członków innego narodu? Dlaczego postrzega ich jako innych? Dlaczego Rosjanin postrzega Ukraińca jako obcego, jako istotę innego rodzaju, którą bez problemu można zabić? Jest to postawa drapieżna, postawa polegająca na skrajnym egoizmie. Jesteśmy my, obchodzi nas tylko nasza grupa, a innych można wykorzystywać, eksploatować, zabijać do woli. To są oni. To jest jedna i ta sama postawa, postawa agresora. Jest tą samą postawą, co postawa mięsożercy. Jest to ta sama konstrukcja psychiczna. Zwierzęta są inne, więc możemy je jeść. Pomimo, że są inne tylko wizualnie, troszeczkę się od nas różnią. Niewiele, bo przecież czują tak samo jak my. Jem mięso, bo mogę, bo wolno mi, bo mam przewagę, mam siłę, mam pieniądze, mogę kupić. No tak samo Putin atakuje Ukrainę, bo może. Bo ma przewagę liczebną, wielkościową, ilościową. To jest to samo ilościowe myślenie, jak ilościowe myślenie mięsożercy. Ja mam większy mózg, więc co mi tam takie głupie zwierzę? No tak samo Putin myśli. Ja mam większą armię, więc co tam mogę sobie napaść Ukrainę? Jest to takie dysponowanie też własnymi żołnierzami. Nie liczenie się z nikim. Jest to typowa postawa mięsożercy i drapieżcy. Czy Putin w ogóle liczy się z tym, że morduje także własnych żołnierzy, własnych rodaków, wysyła ich na śmierć, najprawdopodobniej młodych chłopców, którzy najprawdopodobniej w ogóle nie chcą tam być, których w ogóle ta wojna nie obchodzi, to nie jest ich interes, oni nie jadą tam z własnych pobudek. On myśli, że może sobie dysponować życiem innych, może sobie wysyłać swoich własnych ludzi na śmierć, a tamtych innych może sobie zabijać. Robi to, bo może, bo ma jakąś tam przewagę. Identyczny sposób myślenia, jak sposób się każdego szeregowego mięsożercy. Więc jeżeli sam hołdujesz tym wartościom, pseudowartościom, które niestety bardzo często są określane wartościami chrześcijańskimi, bo niestety
wykorzystywanie innych przeszło do kanonu wartości chrześcijańskich, tak jest przynajmniej w Polsce. No i tak samo najwyraźniej jest w Rosji, bo przecież Putin uchodzi za świętego na tej ziemi. Dla wielu jest następcą Jezusa. Zdaniem wielu jest to święty na ziemi, jest to dar Boga. Putin cieszy się silnym poparciem hierarchów chrześcijańskich własnego kościoła, tego, który tam jest w Rosji. I nie możemy się od tego odciąć, nie możemy powiedzieć, że to jest inny kościół. Nie, to jest ta sama kultura. To jest ta sama kultura judeochrześcijańska, która kreuje te wartości, która gloryfikuje wartości związane z drapieżnictwem, z nacjonalizmem, z wykorzystywaniem innych. Zachęcam was, abyście pomyśleli w sposób systemowy. Co jest nie tak z naszą kulturą europejską? Co jest nie tak z tą naszą kulturą, że gloryfikujemy takich typów? Kreujemy takie postawy. Ostatni mój odcinek na temat Biblii. Może ktoś myśli, że ja się czepiam konkretnie Biblii, że może chcę kogoś pozbawić wiary. Nie, ja nikogo nie chcę pozbawić wiary, sama jestem osobą głęboko wierzącą. Ale naprawdę, poważnie musimy się zastanowić, co jest nie tak z tą naszą kulturą. Dlaczego nie tylko Putin cieszy się poparciem najwyższych hierarchów kościelnych, przecież również poparciem cieszył się Hitler. Powiedzmy to wprost. Oczywiście oni próbują to rozmywać, że no ale jednak... Nigdy żaden papież nie potępił Hitlera, a raczej miało miejsce ciche, nie tylko przyzwolenie, ale także poparcie. I oczywiście, że Hitler działał w głębokim przekonaniu, że służy Kościołowi. Oczywiście moja refleksja sięga znacznie szerzej. Nie chodzi mi tylko o system tych tak zwanych pseudowartości chrześcijańskich. Nie tylko o to chodzi. Chodzi mi o wszystkie elementy tej naszej kultury, które prowadzą do tego, że wyrastają takie typy jak Putin. To jest taki sam zarzut i do ateistów, do wszystkich, którzy gloryfikują tępe drapieżnictwo. Jest jeszcze inny powód, dla którego powinniśmy przemyśleć na tym, jakie wartości chcemy kultywować w naszym społeczeństwie. Jakie wartości mają sens i powinniśmy włożyć wysiłek w to, abyśmy właśnie wszyscy zaczęli postrzegać je jako atrakcyjne. Dlaczego ja uważam, że powinniśmy bardziej gloryfikować intelekt, kreatywność, myślenie, wrażliwość, także współczucie, myślenie filozoficzne, myślenie abstrakcyjne i wszystko z tym związane, a nie kult siły, tępej siły, tępego drapieżnictwa. Jednym z powodów jest to, że jako ludzkość głupiejemy i to jest fakt naukowy. Nasze mózgi się kurczą. Już aktualnie współcześnie mamy o wiele mniejsze mózgi niż ludzie pierwotni. Owszem, nasza cywilizacja jest bardziej rozwinięta, mamy dużo większą wiedzę, ale to nie znaczy, że jako jednostki jesteśmy bardziej inteligentni, wprost przeciwnie. Jako jednostki jesteśmy coraz głupsi, po prostu płyniemy na tym, co już ludzkość zdobyła. Wydaje nam się, że jesteśmy rozwinięci, bo używamy komputerów, ale nie, tak naprawdę już ogromną część mózgu już straciliśmy. I to postępuje, to zjawisko postępuje. Nasze mózgi się stale kurczą i naukowcy przewidują, że za X lat, ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie za ile lat, ale możliwe, że to jeszcze sprawdzę i nakręcę na ten temat odrębne wideo. Jako ludzkość jeszcze bardziej stracimy na inteligencji. Średnia inteligencja spada, spada i to spada dość radykalnie i przewiduje się, że za ileś lat zbliżymy się do poziomów, które w tej chwili oznaczają upośledzenie. Przyszłe pokolenia będą z dzisiejszego naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy, będą upośledzone. Ludzkość jest i będzie coraz głupsza. I czy także to nie jest powodem, dla którego naprawdę powinniśmy przemyśleć świat naszych wartości? No właśnie po to, żeby lansować inteligencję. Nie tępą siłę, tępą drapieżną siłę, myślistwo, podbój. Siłę fizyczną. Owszem,
w porządku, dbajmy o nasze ciała, o naszą sprawność, kondycję i tak dalej. Ale to jest co innego, takie zwykłe dbanie to jest co innego niż kult. Kult ciała, a tu nie, mamy coś więcej niż kult ciała. My mamy kult agresywnych zachowań, kult drapieżnictwa, kult mięsożerstwa i mięsożernych mężczyzn. I śmieszne, pogardliwe określenia dla wegańskich mężczyzn typu soy boy. W jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie i najbogatszych zarazem, w Japonii, mężczyźni nie są męscy. Tam, owszem, możesz spotkać tak zwanego męskiego mężczyznę, zdarza się to, są takie typy, ale są to, powiedziałabym, rzadkie okazy. Tam mężczyźni są, można powiedzieć, jak na nasze warunki, zniewieściali i nie mają żadnych w ogóle ambicji, aby być innymi. Oni nie dążą do tego, aby być samcami alfa. Tam w ogóle nie ma takiego kultu indywidualizmu, raczej jest silne poczucie wspólnoty, kooperacji, bycie członkiem, jednym z członkiem jakiejś firmy, wspólnoty, społeczności. I ciekawe, że w społeczeństwie, w którym prawie że nie ma tych samców alfa, są rzadkością i nie ma w ogóle kultu. Nie ma kultu tego typu osobowości. Owszem, historycznie to miało miejsce. Faktycznie samurajowie i faktycznie kiedyś byli otaczani kultem, ale współczesna Japonia, na ogół są to wątli intelektualiści, często bardzo bogaci, którzy w żaden sposób nie starają się tego eksponować, szpanować. Istnieje takie powiedzenie, nie oceniaj Japończyka po butach. Oznacza to to, że tam bogacz często chodzi jak łachudra, że tak powiem, że często nie eksponują tego, co mają, tego, kim są. I ciekawe jest też to, że elity naukowe i intelektualne rzadko wśród tych osób znajdziesz ten typ, typ drapieżnika, samca alfa. Zastanówmy się, czy jako społeczeństwo nie powinniśmy tak zacząć kierować nasz świat wartości, aby jednak zwrócić się ku intelektualistom, ku rozwojowi, ku kreatywności, ku rozwiązywaniu problemów, a nie ich tworzeniu. Myślę, że Japonia w pewnym sensie poszła już w tym kierunku. Tam nie ma kultu samców alfa. I zobaczcie, jakie mają efekty. Są rozwinięci, bogaci, nowocześni. Nie tylko chodzi o to, jakie są moje indywidualne wybory w moim indywidualnym życiu, ale jaki jest mój wpływ na otoczenie. Jaki sygnał daję innym co do wartości. Przecież my wychowujemy siebie nawzajem. Jakie cechy cenisz, a kim gardzisz, czym gardzisz? I może w sposób celowy i zaplanowany powinieneś zacząć gardzić tym, co przynosi takie właśnie owoce jak wojna. Powinniśmy zacząć gardzić typami takimi właśnie jak Putin. Powinniśmy zacząć gardzić tępymi agresorami, tępymi drapieżnikami w naszym własnym interesie. Właśnie po to, aby ustrzec się przed kolejnymi chociażby wojnami. I przed takim myśleniem właśnie jak Putina, że jeżeli napadnie, zniszczy, pozabija, to w sposób chwalebny zapisze się na kartach historii. To my wykreowaliśmy tego potwora i całą masę innych potworów. Własną kulturą. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.